kolejny szczyt do Koreny Gór Polskich, czyli tym razem Góra Kłodzka. Wyruszamy z Przełęczy Kłodzkiej, z parkingu, no i idziemy na nieodległy szczyt. Rozpoczynamy szlakiem niebieskim. Potem chyba trzeba będzie odbić od niego, żeby wejść na sam szczyt, chociaż nie pamiętam dokładnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało wyżej. Mamy trochę stromsze podejście po skręcie w prawo z drogi, którą żeśmy rozpoczynali podejście, takiej bardziej rowerowej. A teraz tam parę metrów trzeba będzie podejść w miarę stromo do góry. Wspinamy się tu mozolnie na to pierwsze podejście. Zaczyna się tam przed nami już chyba wypłaszczać. Teraz jeszcze tylko chmury by się musiały rozejść. Bo tak trochę nad nami jednak ich się trochę kłębi. No ale do szczytu jeszcze mamy godzinę drogi. Zbliżamy się do Podzameckiej Kopy. Pierwszego wzniesienia na szlaku. Wysokość, teraz mijamy gdzieś 600 metrów nad poziom morza. Wysokość tej Podzameckiej Kopy to 616. Czyli wygląda na to, że ten najstrąbszy odcinek szlaku już za nami. Weszliśmy no już dobrze ponad 100 metrów do góry. No jeszcze drugie tyle przed nami. Po paru metrach zejścia docieramy na przełęcz pod Zamecką, 595 metrów nad poziomem morza, i szlak tu gdzieś będzie skręcać w lewo, odchodząc z tej drogi, która idzie tam na dół i łączyć się będzie za jakiś czas z drogą rowerową. My jedziemy za znakami niebieskimi tutaj, równie szeroką drogą. Idziemy na kolejny szczyt po drodze położony, czyli Grodzisko. Ten ma już ponad 700 metrów, czyli będzie parę metrów podejścia znowu przed nami. Po kolejny zakręt szlaku schodzimy z szerokiej drogi i wchodzimy tu pod górkę. Dowód jest, że szlaku nie zgubiliśmy. Idziemy niebieskim na Grodzisko. Tam jest wariant obejściowy, można ominąć szczyt, trawersując go po lewej stronie. Wybraliśmy ostatecznie wariant obejścia wzniesienia Grodzisko takim trawersem, który teraz pokonujemy. Od pewnego momentu się minimalnie wznosi, no bo jednak musimy po drugiej stronie szczytu Grodziska jednak trochę podejść na ten grzbiet, który prowadzić będzie w kierunku Kłodzkiej Góry, a po drodze jeszcze jednego wzniesienia, której nazwy teraz nie pamiętam, ale na pewno powiem później. A Grodzisko, sam szczyt gdzieś tam mamy po swojej prawej stronie. No niestety z powodu drzew niewiele tam widać. No ale zdecydowanie widać, że tam jest wyżej. Jakieś 50 metrów wyżej. To trochę nam droga zarasta. Muszę sprawdzić na mapie, czy nadal dobrze idziemy. Chwilowa przerwa w nagrywaniu. Łączymy się z niebieskim szlakiem, który z tamtej strony schodzi właśnie z Grodziska. No a teraz pomykamy dalej w kierunku celu.
porannej wycieczki. Osiągnęliśmy kolejne wzniesienie. Po konsultacji z mapą okazuje się, że jest to Jelenia Kopa, zresztą nie tylko z mapą, ale z tą tabliczką, która tu jest do drzewa przybita. Również 747 metrów nad poziomem morza. Spróbuję gdzieś tu trochę w bok odbić, chociaż nie, no nie ma szans tam na żaden widok. Poza drzewami to jeszcze i chmury niestety nam go skutecznie blokują. No nic, trudno. Może z wieży będzie coś widać, a jeżeli nie, to przynajmniej samą wieżę może będzie widać. Teraz kawałeczek na dół, no a potem już na szczyt. Pójdziemy prawdopodobnie na skróty, czyli odbicie do żółtego szlaku i żółtym szlakiem na szczyt wejdziemy, a powrót ewentualnie przez przełęcz między Kłodzką Górą a Szeroką Górą, jeżeli się nie mylę, które jest najwyższym wzniesieniem w górach bardzkich, ale nie należy do korony, bo nie prowadzi na nią znakowana ścieżka. I w związku z tym odpuścimy ją sobie dzisiaj, bo jeszcze jest kilka innych planów do zrealizowania. Tu mamy jakiś punkt oznaczony nazwą Trzy Granice, 730 metrów nad poziomem morza. I teraz można podążać dalej niebieskim szlakiem w tamtym kierunku, w kierunku przełęczy właśnie między Kłodzką Górą a Szeroką Górą, albo udać się tą drogą do połączenia za chwilę ze szlakiem żółtym i nim bezpośrednio na szczyt. Może idziemy teraz na szczyt, a potem wrócimy w przeciwnym kierunku, znaczy zrobimy tu taką malutką pętelkę. No i zgodnie z oczekiwaniami po przejściu tym łącznikiem, może maksymalnie 100 metrów, łączymy się ze szlakiem żółtym prowadzącym tu z Kłodzka, znacznie dłuższym oczywiście niż tym, którym my, niż niebieskim, czyli tym, którym generalnie szliśmy od początku. No i gdyby nie te chmury, to zakładam, że wieże już powinno być widać, bo już jest praktycznie na wyciągnięcie ręki, no ale nie spodziewamy się jakichś pięknych widoków z niej. Chociaż zdobyć ją trzeba będzie, bo po wejściu na tą wieżę oczywiście będziemy wyżej niż szczyt teoretycznie najwyższego wzniesienia tu w górach bałtyckich, czyli Szerokiej Góry. To jakieś 20 kilka metrów. Wieża się nam z mgieł wyłoniła. Kolejny szczyt Korony Gór Polski zdobyty. No to zdobywamy szczyt Kłodzkiej Góry. Niestety z powodu pogody ciekawszy widok będzie na wejściu niż prawdopodobnie ze szczytu tej wieży. No ale nie ma sensu całej tej drogi nagrywać. Pierwszy z trzech podestów widokowych zdobyty. Tam jeszcze nad nami są kolejne dwa. Ten ostatni to już jest oczywiście na samym szczycie. Taras widokowy na Kłodzkiej Górze zdobyty i tu przed chwilą nie było widać nic. Teraz się minimalne okienko otworzyło w kierunku zachodnim, czyli powinniśmy tam widzieć Kłodzko, Orlice, czyli kolejny cel dzisiaj, no ale już się zamknęło. Poza tym to jedyny widok, jaki tu można podziwiać, to są właśnie te tablice, które tu pokazują widok w czterech kierunkach świata. No niestety, pech.
jesteśmy dość wysoko. Ta wieża ma ponad 30 metrów wysokości, czyli trzeba przyznać, że jest dość ciekawa. Jedna chyba z najwyższych tego typu budowli. Trudno, schodzimy na dół. Czyli taką dość ażurową konstrukcją. Kilkadziesiąt okrążeń, żeby dostać się na dół. Okej, wieża zdobyta. Szczyt zaliczony, idziemy na dół. Tym razem zejdziemy w przeciwnym kierunku, dochodząc do szlaku niebieskiego na przełęczy. Czyli znowu nazwy nie pamiętam, jeżeli w ogóle jakaś ta przełęcz jakąś nazwę ma, ale właśnie to jest ta, która oddziela Kłodzką Górę od Szerokiej Góry. Stamtąd jakieś ścieżki na Szeroką Górę prowadzą, ale w związku z tym, że Szeroka Góra jednak nie może się równać wysokością z wierzchołkiem tej wieży, czyli tym ostatnim, czwartym. Poprzednio błędnie powiedziałem, że są tylko trzy, a jednak jest przecież ten na samej górze, to jest czwarty z podestów, który jest na wysokości 780, czyli zdecydowanie wyżej niż wierzchołek Szerokiej Góry. Ostatecznie schodzimy skrótem prosto ze szczytu do niebieskiego szlaku, czyli ani nie żółtym, ani nie zielonym. Można się tu prawdopodobnie, trzeba ostrożnie schodzić, bo dużo mokrych korzeni, patyków pod nogami, ale chyba najgorsze pokonane. No i jeszcze kawałeczek i będziemy na niebieskim szlaku. Z jakiegoś powodu wybraliśmy ten wariant? Może dlatego, że fajnie widać wieżę na szczycie. Tu się nam pętelka wokół szczytu zamyka. Czyli wracaliśmy zgodnie z założeniami tym właśnie szlakiem niebieskim. Na górę szliśmy tam, a powrót do auta na przełęcz Kłodzką. Tutaj w drodze powrotnej idę jednak zdobyć Grodzisko, żeby tu nie pominąć żadnego odcinka szlaku niebieskiego. Jest jakieś 40-50 metrów podejścia. No a potem zejście, Grodzisko zdobyte. No i schodzimy na dół do dołączenia do wariantu obejściowego trawersu. No i w związku z tym, że tu w zasadzie wszystko już zostało nagrane, to na tym kończymy ten kawałek filmu. Jak wspomniałem, jeszcze planujemy zdobywanie Orlicy dzisiaj, czyli ciąg dalszy nastąpi. Ciąg dalszy dzisiejszej wycieczki, tym razem Orlica. Wchodzimy spod przystanku Alaska na początku Zieleńca. Zielony szlak, droga prawie asfaltowa. Ciekawe, czy to aż do szczytu coś takiego będzie, czy gdzieś tam na jakiś normalny szlak trzeba będzie zejść. Na razie od parkingu
praktycznie tak samo, czyli taki dobrze uwałowany szutr, który w zasadzie to nie różni się niczym od asfaltu. Jesteśmy na wysokości 1230 powiedzmy. Tak się trochę przyjaśniło teraz. Może otworzy się jakieś krótkie okienko, jak będziemy na szczycie, żeby mieć ciut lepszy widok niż z poprzedniej wieży widokowej. Doszliśmy do granicy z Czeską Republiką. Jesteśmy pod Orlicą, to jest 1058. I pytanie, czy tędy da się przejść? Taki byłby plan, tu zejść tu jakimiś drogami do Zieleńca. A auto mamy tu, czyli kawałeczek do przejścia z powrotem asfaltem. Tutaj droga skręca w prawo do wieży widokowej na Orlicy. Coś tu powinna być. A, już widać konstrukcję. No to rzeczywiście zdobycie Orlicy, podchodząc z Zieleńca, nie wiąże się z jakimiś wielkimi, wielką mordęgą. Dość lekko, łatwo i przyjemnie, nawet nie czuć, że się wchodzi do góry. Wspinamy się na wieżę. Nie jesteśmy tu sami. Ta wieża jest trochę bardziej zabudowana od tej na Górze Kłodzkiej. No niestety pogoda nadal nie rozpieszcza. Coś tam w dole widać, jakieś zabudowania. Ale trudno się rozeznać w okolicy. Szczyt Orlicy. Widać przecinkę graniczną, może uda się tamtędy gdzieś przejść. A tam jakieś zabudowania teraz się pojawiają, trochę bardziej widoczne. Co powinno być widać? Wielką Sofę. Góra Świętej Anny nawet. Aha, ale to nie jest ta Góra Świętej Anny. Góra Wszystkich Świętych. Szczyt Orlicy z obeliskiem upamiętniającym wizytę Fryderyka Chopina w 1826 i Józefa II, cesarz świętej Rzeszy Rzymskiej, król czeski a uherski. Uherski to nie wiem co będzie to. Węgierski. John Quincy Adams, 6. prezydent USA. No i powrót. No i po wizycie na wieży schodzimy z powrotem. Pewnie na tym filmie trudno jest rozpoznać, czy ta droga opada, czy jest po płaskim. On tak delikatnie opada, muszę powiedzieć, ale bardzo delikatnie. Nie czuć ani tego na podejściu, ani przy zejściu praktycznie. No i w związku z tym, że na samej drodze już niczego ciekawego się nie spodziewamy, to kończymy ten odcinek. Krótki bardzo, ale wieża ciekawa.
Park Zdrojowy z zameczkiem tam za tymi palmami. Tu jest pijalnia wód. Odwiert wody mineralnej. To jest chyba zdatne do picia. No. Park Zdrojowy w Kudowie Zdroju. Kaczki czekają na żarcie. Pływają sobie w Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju. A tu są kaczkomaty, gdzie można kupić żarcie dla kaczek i je zachęcić, żeby podpłynęły bliżej. Znaczy kaczkomat jest tam. Hełmżnia solankowa w Kudowie. Tu ludzie siedzą i myślą, że im to pomoże. Kaliśmy fortepianu i chyba się odnalazł. Kontrabasik. Tu fortepian. Jeszcze widok na coś, co jest chyba szpitalem uzdrowiskowym Polonia. Tak się to nazywa. A teatr zdrojowy. O, jakiś teatr. Co tam się będzie działo? I tam ludzie. Może idziemy zobaczyć, co tam... Koncert z okazji dziesięciolecia zespołu Hejszowina. No ale inni stoją przed. Może idziemy zajrzeć, może będzie jakiś występ jakiegoś, nie wiem czego. Pink Floyd na przykład. No bo to przecież chyba o tej porze się nie kończą seanse w teatrze, o tej porze to się powinny zaczynać w zasadzie. Dzień drugi naszego wypadu do Kotliny Kłodzkiej. Idziemy na Jagodno. Rozpoczynamy na przełęczy Spalona, w miejscowości Spalona. To są trzy domki. To jest schronisko Jagodna po TTK za drzewami. Nie widać teraz. Idziemy niebieskim szlakiem. Mamy drogowskaz do wieży. Tamta droga odbija i dochodzi do ścieżki rowerowej, która prawdopodobnie wygląda tak samo jak ta droga, którą my idziemy. I też do szczytu Jagodnej dochodzi, ale pomija północną Jagodną, którą planujemy zdobyć. A jest wyższa od Jagodnej, chociaż nie ma na niej wieży widokowej. Także Jagodna razem z wieżą jest wyższa. Zbliżamy się do szczytu pierwszego wzniesienia po drodze na Jagodną, czyli Sasankę. Wysokość 965 metrów nad poziom morza. No i to wygląda na to, że to właśnie gdzieś w tej okolicy. Chociaż jeszcze pewnie 100 metrów przed nami wydaje się być najwyższy punkt. Zaraz za nią parę metrów zejścia, a potem
atak szczytowy jeszcze z odbiciem na Jagodną w północy. Przynajmniej taki mam plan. Jesteśmy na Sasance. 965 metrów. No i teraz już podejście w kierunku Jagodnej. Musiałem tu trochę się przez jakiś rowek przedostać, żeby sfilmować dowód zdobycia Sasanki. Droga idzie dalej tam, szlak niebieski, a ja sobie wejdę tu na północną Jagodną, bo szkoda by było jej nie zdobyć, tym bardziej, że jest wyższa od Jagodnej. Szczyt zdobyty. Tu chyba jakiś opis. Jagodna Północna. 985,23 metra nad poziom morza. Szalenie precyzyjne. Idę sobie nadal tym szlakiem, quasi szlakiem, ścieżką poprowadzoną, wydeptaną równolegle do szlaku, która Północnej Jagodnej prowadzi w kierunku Jagodnej. Trochę tu powalonych drzew, które trzeba forsować, ale problemu większego nie ma. Muszę popatrzeć na mapę, bo gdzieś tu odchodzi, o, tu jest chyba droga do punktu widokowego. Nie wiem, czy iść dalej wprost. Punkt widokowy jest zaznaczony na mapach CZ, ale to tamtędy będziemy wracać. To potem sobie tam spojrzy, co też z tego punktu widokowego widać. Na razie idę nadal prosto. No i koniec trasy alternatywnej i wieża na Jagodnej przed nami. O dziwo, nie w chmurach. Jak pięknie. Może jakiś widok się tam ciekawszy niż wczoraj pojawi. Szczyt zdobyty. Wieża. No i dowód. Jagodna, Góry Bystrzyckie, 977, szczyt należący Korony Gór Polski. Idziemy na wieżę, konstrukcja bardzo zbliżona do tej na Górze Kłodzkiej. Znowu schody jak na karuzeli. No chyba nie ma czego filmować w drodze. Zostawię sobie filmowanie na taras widokowy na szczycie. Tu jest chyba tylko jeden poziom. Jagodna. Pierwsza wieża nie w chmurach. To nie znaczy oczywiście, że widoki są piękne, ale widać znacznie więcej niż wczoraj. Na Kłodzkiej Górze i na Orlicy. Morski wierch, o ile się nie mylę. A jak się mylę, to napiszę w komentarzu. Widać wieżę na szczycie. No dobrze, dobrze, poczekam. Kotlina Kłodzka pod nami. Niestety śnieżnik w chmurach. Czarna góra też. Północna.
wchodzimy z powrotem na przełęcz spaloną i jeszcze rzut oka na wieżę i wracamy. Piękne miejsce na rowerek, nie bardzo wyczynowe miejsce. Trasa zjazdowa. No, ładnie to było. Przewyższenie takie dość umiarkowane. Dochodzimy do miejsca oznaczonego na mapie jako punkt widokowy. Chyba na krótkim odcinku nie będzie drzew, może jakiś widok na Kotlinę Kłodzką się otworzy. Takie widoczki przed nami po paru metrach zejścia. No, trochę jednak za dużo chmur i za dużo drzew, no, ale jakieś tam kawałek Kotliny Kłodzkiej widać. Wracam z powrotem na szlak. Otóż i szlak. W związku z tym, że wracamy tą samą drogą, to już wszystko, co miało być, zostało sfilmowane. Koniec w takim razie tego kawałka wycieczki. Wali Góra, 15 minut, ciekawe. Andrzejówka przed nami. No to nic, to jak 15, to 15. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu chyba się rozpoczyna żółty szlak. Tam idzie niebieski dookoła. A my włazimy tędy. Podobno ma być stromo, co zobaczymy. Ile mi to czasu zabierze. Trzeba przyznać, że jest z przytupem. Ale idziemy dalej. No niestety ręce się przydają do trzymania się tych korzeni, żeby tam podchodzić. Chowamy telefon i do góry. 919 metrów nad poziomem morza. Podejście szlakiem żółtym zakończone. Tu już się wypłaszczyło, także nie widać tej ściany, którą potem oczywiście spróbuję zejść w jednym kawałku. Wali Góra, szczyt 936 metrów nad poziomem morza. Czas 14 minut i 5 sekund. No nie był to pewnie najlepszy czas na świecie. No ale nie jesteś jakiś bardzo słaby. No i taki jest szczyt Wali Góry. Zejście na drugą stronę jest podobno znacznie łagodniejsze, ale też znacznie dłuższe. Próbuję się zsunąć tą ścianą z powrotem, jak się udało wejść, to musi się też udać zejść. No to schodzimy, dopóki nie trzeba się trzymać korzeni. Mogę telefon mieć w ręku, ale niestety na całej długości tego zejścia to nie będzie możliwe, bo trzeba przyznać, że podejście jest zacne, a zejście będzie pewnie jeszcze trudniejsze. To teraz widok chyba na najstromszy odcinek tej ścianki. Myślę, którędy się przebić, żeby się nie zabić.
ale już 80 metrów poniżej szczytu, czyli dobrze mi idzie. Nie wiem jak tam czas, ale sprawdzę na dole. Tam przed nami na sąsiedniej górce stado parolotniarzy. Stromizna pokonana w jednym i w drugim kierunku, bez złamań tudzież jakichś masakrycznych, bardziej lub mniej innych zdarzeń. Udało się. No i schodzimy na płaską drogę. Jeszcze 2 minuty będę przy Andrzejówce i koniec wycieczki. Ciąg dalszy za tydzień.